10 tajemnic, które wie o tobie Twój kot. Koty, jako zwierzęta posiadające bardzo dobre zmysły i dużą inteligencję, wiedzą więcej o nas niż często byśmy się spodziewali. I dzisiaj właśnie 10 takich tajemnic, które Twój kot może o tobie wiedzieć, i są to rzeczy, o których mógłbyś nawet nie wiedzieć i się ich nie domyślać, ale od początku. Po pierwsze, Kot wie, gdzie byliśmy. Czy poszliśmy do restauracji, czy poszliśmy do pracy i gdzie byliśmy. Dzięki temu, że jego węch jest bardzo dobry, to kot jest w stanie wyczuć, gdzie byliśmy, i jest w stanie rozpoznać nawet, co tam robiliśmy. I chociaż oczywiście nie określi lokalizacji, nie określi, która to restauracja była, to jest w stanie wyczuć, jakie zapachy ze sobą przynieśliśmy. Ponieważ, co wiele osób dziwi. Jednak te zapachy zostają na nas, i to, że my nie jesteśmy w stanie ich wyczuć, nie oznacza, że koty tego nie są w stanie zrobić. Po drugie, wiedzą, kiedy jesteśmy źli, smutni. I to niezależnie od tego, jak dobrze będziemy próbować udawać, że jest inaczej. Ale również to nasze zachowanie jest zupełnie inne, odbiegające od tego, co normalnie sobą prezentujemy. Tak to powiem: kot w doskonały sposób. Jest w stanie to nasze zdenerwowanie, to, że jesteśmy źli, smutni, wyczuć, i dlatego tak często się mówi, że koty są w stanie przyjść nas pocieszyć, nawet wówczas, kiedy nie zdajemy sobie sprawy, że ktokolwiek mógłby to nasze zdenerwowanie zauważyć. Trzecia tajemnica: z kim byliśmy? Każdy człowiek ma inny zapach, każdy człowiek pachnie inaczej. I chociaż znowu my nie jesteśmy w stanie tego wyczuć, to ten zapach jest również na nas. Więc kot jest w stanie wyniuchać, wyczuć, że byliśmy z kimś nieznanym albo też znanym. Więc kot wie nie tylko gdzie byliśmy, ale też z kim byliśmy. On jest w stanie to swoim nosem wyczuć. I tutaj oczywiście psy również są w stanie to wykryć. I taki wykrywacz niektórym by się oczywiście przydał, zwłaszcza tym, którzy by chcieli wiedzieć, gdzie, z kim i kiedy byliśmy. Czy to jej, czy też jemu. Więc koty mają taką zdolność, zdolność, którą niektórzy im zazdroszczą. Czwarta tajemnica to to, że koty wiedzą, kiedy się boimy. To nie tylko to, że koty potrafią odczytać to z naszego zachowania, ale też są w stanie to wyczuć. Ponieważ kiedy się boimy, wtedy produkujemy troszkę inne substancje w naszym organizmie, które przygotowują nas do zagrożenia, i kot jest w stanie to wyczuć. I chociaż może się wydawać, że nikt nie zauważy, że czegoś się boimy, kot to zauważy. Kot będzie wiedział, czego się boimy, kiedy się boimy i może oczywiście w odpowiedni sposób zareagować. Koty są w stanie też wyczuć, że jesteśmy chorzy. To nasze zachowanie się zmienia, nasz oddech się zmienia, i my możemy nawet tego nie zauważyć, albo nawet próbujemy to ukrywać. Kobiet jest w stanie to wyczuć. Albo usłyszeć, albo wyczuć swoim nosem, albo też zauważyć w naszym zachowaniu rzeczy, których my możemy nie zauważać, albo rzeczy, które chcemy ukryć. I tutaj, oczywiście, ta umiejętność. Odgadywania, czy jesteśmy chorzy, o wiele lepiej sprawdza się w przypadku opiekunów i znajomych, gorzej w przypadku obcych, ale nawet w przypadku obcych koty to potrafią. Szósta tajemnica, bardzo podobna do pierwszej i trzeciej: koty wiedzą, co jedliśmy. Mycie zębów nic nie pomoże. I kiedy wyskoczyliśmy na miasto, żeby zjeść, Coś, czego nie powinniśmy, ponieważ na przykład chcemy zrzucić te kilka kilogramów, i jest to tajemnica, żeby nigdy w domu się nie dowiedział, że jednak no nie zawsze jemy tak, jak powinniśmy, to kot będzie o tym wiedział. Szczęśliwie nikomu o tym nie powie, ale jednak wyczuje, że coś jedliśmy, co jedliśmy, no i on nie będzie wiedział, że nie powinniśmy, i właśnie jeszcze raz powiem, szczęśliwie nic nikomu nie wygada. Siódma rzecz jest w stanie wyczuć, zobaczyć i zrozumieć, że chcemy zabrać go do weterynarza. Tajemnica, którą próbujemy zachować, na przykład biorąc go i żeby myślał, że jedziemy na przykład na wycieczkę, to nie przejdzie. Inaczej się zachowujemy, jesteśmy zdenerwowani, inaczej wygląda to, kiedy chcemy go wziąć na tą wycieczkę. A inaczej, kiedy chcemy go wziąć do weterynarza, ponieważ my ludzie no, z reguły uważamy, że koty tego nie lubią. No to jest oczywiste. I kot jest w stanie tą naszą wielką tajemnicę, że chcemy go zabrać nie tam, gdzie by chciał, i nie tam, gdzie chcemy mu, chcemy go przekonać, że chcemy go zabrać, i on jest w stanie to wykonać. Ósma tajemnica: z reguły są w stanie rozpoznać, kiedy kłamiemy. I chociaż ludzie o wiele lepiej niejako odbierają emocje, są w stanie wykrywać, kiedy ktoś kłamie, to w rzeczywistości koty bardzo często robią to skuteczniej. One zauważają rzeczy, których nie są w stanie zobaczyć ludzie. I w naszym zachowaniu, i w naszym głosie, tutaj ten, można powiedzieć, ich słuch jest naprawdę genialny. One naprawdę słyszą więcej i lepiej niż my. I z tej umiejętności w doskonały sposób korzystają. Po prostu to, jak mówimy, kiedy mówimy, kiedy kłamiemy, jest troszkę inne niż kiedy mówimy prawdę. Chyba, że naprawdę w to, co mówimy, i jest to kłamstwem, wierzymy, jednak kot jest w stanie te różnice wyłapać. Dlatego kot, chociaż często ma nadzieję, że na przykład damy mu ten smakołyk, a w rzeczywistości nie chcemy go dać, niekiedy się nabierze, ale najczęściej doskonale wiesz, że mijamy się z prawdą. Kiedy z kimś rozmawiamy, też są w stanie wyczuć, że mijamy się z prawdą. Tu od razu przejdziemy do dziewiątej tajemnicy. Kiedy chcemy go oszukać, koty bardzo często są w stanie to wyczuć. Są w stanie wyczuć nasze dziwne zachowanie, to, że chcemy kłamać, to, że chcemy go oszukać, to, że chcemy go zabrać do weterynarza i ta nasza wielka tajemnica, że chcemy zrobić coś innego niż w rzeczywistości, może niestety zostać wykryta. I kot często jest określany jako istota, która wie więcej, widzi więcej, i gra i odczytuje nas w doskonały sposób. I tutaj to się sprawdza. Kot jest w stanie tą wielką naszą tajemnicę od razu odkryć. I kiedy na przykład chcemy innego człowieka oszukać, mijamy się z prawdą, robimy coś nie tak jak trzeba, kot też jest w stanie to wyczuć. Dziesiąta rzecz. Dziesiątej rzeczy nie ma, ale nie chciałem nazywać tego materiału dziewięć tajemnic, które wie o tobie kot. Może dziesiątą rzecz dopiszesz ty w sekcji komentarzy i powiesz, co o tobie twój kot może wiedzieć. Co ten kot wie więcej? Niż byśmy się tego spodziewali, ponieważ doskonale wiemy, że koty są świetnymi obserwatorami, mają świetne zmysły i wiedzą bardzo, bardzo dużo o swoich opiekunach. Najczęściej więcej, niż byśmy tego sobie życzyli. Na dzisiaj dziękuję. Tradycyjnie zapraszam do zasubskrybowania, naciśnięcia łapki w górę, czy też w dół. Zależy, czy Wam się spodobało, do komentarza, zwłaszcza jeśli chodzi o ten dziesiąty punkt. I. Jak zawsze, na moje pozostałe kanały, linki w opisie, szczególnie na ten pierwszy ciekawostki o zwierzętach. Na dzisiaj dziękuję i zapraszam ponownie.